Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Testujemy dzisiaj kolejne kolorowe eyelinery. Pojawia ich się coraz więcej, tak więc przetestujmy kilka dostępnych w internecie i w drogerii. No, taki miks. Zobaczymy, ile produktów uda nam się przetestować w dzisiejszym odcinku, ponieważ zamawiałam kilka eyelinerów z Zalando i jeden przyszedł nie taki. Zamówiłam eyeliner, ale oni mi przysłali szary stick. Tak więc Kiko niestety na ten moment wypada z naszego testu. Nie płaczemy, nie rozpaczamy, bo mam inne produkty, które myślę, że mogą Was zaciekawić. Na początek zaczniemy sobie od kolekcji Neon's Lovely i wiem, że jest to jakby odcinek o eyelinerach, ale stwierdziłam, że od razu też przetestujemy sobie te kredki, mimo że nie są jakby eyelinerem, ale niech będą, bo w sumie nigdzie indziej już nie będę miała okazji, żeby ich testować, więc połączymy to sobie, zrobimy z tego dwa osobne dni. I dwa kolejne produkty to Makeup Revolution. Makeup Revolution ma dużo najróżniejszych produktów i w sumie niektóre są spoko, niektóre mniej. Testowaliśmy ostatnio od nich eyelinery i te w słoiczkach są w miarę spoko. Kredki mi nie podpasowały, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie to się prezentowało tutaj. Jeden klasyczny taki, wiecie, eyeliner w tubce. Szczerze nie jestem jakimś wielkim fanem tej formy, ale bardzo mi się podoba kolor, więc stwierdziłam, dobra, lecimy z tym. I farbki kolejne, właśnie takie aktywowane wodą, które w ogóle mają też pędzelek w zestawie. I ta paletka występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Ja zdecydowałam się tą na taką najbardziej zróżnicowaną. Tak więc to będziemy sobie w dzisiejszym odcinku testować. No i od czego zaczynamy? Dobra. Dzisiaj dzień pierwszy z eyelinerami Lovely. Okej, jeśli chodzi o eyelinery z Lovely, ja mam odcień Blue Lagoon i Bright Violet. Ani jeden, ani drugi nie jest dostępny na Rossmanie. Słuchajcie, kolekcja widmu po prostu. Jest jeszcze jeden odcień, różowy albo zielony, albo dwa, nie wiem, never mind. My mamy fiolet i niebieski i w ogóle też co ciekawe, na aplikacji Rossmana są za 19,99, a przed chwilą jak wpisałam ich nazwę w Google, to na Allegro wyskoczył mi chyba ten fioletowy za 45 zł, tak więc... Damn. Co do tych eyelinerów, one też mają tą formę nie za bardzo lubianą przeze mnie, czyli że mamy aplikator z pędzelkiem i buteleczkę. Dostałam od Was info, że właśnie te eyelinery są nie do zdarcia, w sensie, że są bardzo ciężko zmywalne. No zobaczymy. Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek okazję testować eyelinery z NYXa Epic Wear. To są eyelinery. Jeśli chcecie w ogóle w nich się kąpać i nie wiem, pomalować sobie kreskę na 3 dni, to będą odpowiednie eyelinery, więc liczę na to, że te, i mam nadzieję, że te nie będą aż tak mocne, bo to też moim zdaniem nie o to chodzi. Przy tego typu produktach zawsze bardzo dużo zostawiam sobie tutaj na buteleczce, bo ciężko jest manewrować ilością na pędzelku, dlatego no, nie przypadam za tą formą. Ale dobra, zobaczmy, jak sobie poradzi z klasyczną kreską. I tak daje duży plus za to, że mamy końcówkę pędzelkową, że to są włoski, a nie gąbka. Troszkę dla mnie za krótki jest ten pędzelek, a za gruby ten aplikator plastikowy, bo już sobie dotknęłam tym plastikiem. Okej, to było szybkie, i przyjemne. Co ciekawe, kiedy maluję tym produktem po powiece, to w ogóle nic nie czuję. Jakbym malowała powietrzem, nie czuć ani, żeby to było tłuste, ani mokre, zimne, ciepłe, nic nie czuć. I w tym momencie też również nic nie czuję. Pędzelek, no, jest bardzo dobry. Ja jestem naprawdę w szoku. Ja bym tylko zrobiła go odrobinę dłuższego, albo to białe, cieńsze. Bo mówię, raz już... O! Raz już się dotknęłam tym plastikiem i to nie jest spoko. Okej, odcisnęło nam się. To może pociśniemy i domalujemy coś tutaj. Skoro nam się odcisnęło w dobrym miejscu. Tutaj
już rysowało mi się troszkę gorzej. Właśnie taki krótki aplikator nie pomaga. I mówię, tutaj znowu sobie dotknęłam. Dotknęłam sobie tym białym, ale zobaczymy, czy ten eyeliner będzie chciał się, wiecie, ładnie poprawiać. Poprawione, jakby granice eyelinera w ogóle wyczyściłam suchym pędzelkiem, ja też nie mam nic na powiece prócz korektora i pewnie jakieś odrobiny podkładu. Korektor nie zastyga tak bardzo szybko, mimo wszystko po chwili zastyga, ale nie tak w 3 sekundy, że nie da się pracować. Wygląda to spoko, kolor jest naprawdę ładny, bardzo mi się podoba. No dobra, musimy dołożyć teraz jeszcze tutaj gdzieś fiolet. Fiolet jest już dużo bardziej ciemny. Tak jak kolor z opakowania niebieskiego jest naprawdę 1:1, tak fiolet tutaj wygląda na taki bardziej pastelowy, bardziej delikatniejszy, a w opakowaniu jest dosyć ciemny. I tak samo jak najmniej produktu. Zresztą widzieliście, jak tutaj jest z pigmentacją. Spróbujmy sobie zrobić outline naokoło. I tak mi to wyszło. Tutaj z przodu znowu dotknęłam tym białym aplikatorem. Najlepiej byłoby w ogóle malować z miutką końcówką. No dobra, ale nie jest to niewykonalne. Jest to troszkę upierdliwe i troszkę trudniejsze. Zobaczymy, czy jak pokryję ten eyeliner fioletowy jeszcze raz niebieskim, to czy się, wiecie, nam coś zepsuje, czy nie. Eyeliner lubi się odbijać. Więc tak jak widzicie, on troszkę dłużej właśnie zastyga. No i dobra, dam temu wysnąć. Nie będę zamykać oczu. Mimo wszystko formuła mi się podoba. Jest bardzo łatwa w pracy. Powiedziałam, że może ciut łatwiejsza niż wodny eyeliner, bo wodny eyeliner trzeba sobie dobrze rozrobić, żeby nie rozlać go sobie i w ogóle. Tutaj konsystencja jest bardzo fajna, no tylko aplikator ja bym zmieniła. No dobra, tak bym to zostawiła. Wygląda naprawdę dobrze, jest intensywnie. Tutaj delikatnie mi się nawet rozmazał mi się ten niebieski eyeliner, tak więc jak szybko będziecie pracować, to i nawet sobie zrobicie właśnie takie lekkie rozmazanie. Bardzo na plus. Byłam troszeczkę przerażona na początku, ale mega spoko. Zobaczcie w ogóle, jak nałożyłam. Nie wiem, czy nie jesteście za daleko, chodźcie bliżej. Nałożyłam ten fioletowy, nie, ten niebieski tu z przodu na te paćki z fioletu, które mi się zrobiły. I jakby pokrycie kolorem i intensywność jest naprawdę jestem pod wrażeniem. I to, że tego nie czuć tego na oku w ogóle. Okej, make-up dokończony i powiem wam, że naprawdę bardzo mi się to podoba. Przy drugim oku, no nie nagrałam tego, ale zrobiłam taki myk, że produkt najpierw wyłożyłam sobie na dłoń i to było dużo lepsze i jak właśnie wyłożyłam produkt trochę tego nadmiaru tutaj przy tym pędzelku, szczególnie na tym białym. Oj, zrobić tak. I wtedy jest troszkę czyściej. Tak więc polecam tak robić, wtedy jest dużo prościej i właśnie przy drugiej kresce już, wiecie, ani razu nie odcisnęłam sobie tego plastiku. Faktycznie ciężko to zmyć. A miałam teraz ten eyeliner na ręce dosłownie kilka sekund, tak więc lekko się obawiam, co będzie wieczorem, ale na razie wygląda dobrze. Zobaczymy, dzisiaj jest w ogóle miliard stopni 36. Przetestujemy to w hardkorowych warunkach. Lecimy z podsumowaniem, dopiero co wróciliśmy z roweru, jest 21:30. Z racji tego, że zaczęliśmy ten test dosyć późno, no to stwierdziłam, ciśniemy, no ile wlezie, natomiast już bardzo chcę zmyć make-up. Dzisiaj było jakieś 36 stopni, wszystko się klei i powiem wam, że jak na temperaturę i na aktywność, którą dzisiaj zaliczyłam, to jest naprawdę git. Trochę się poodbijał ten fiolet, znaczy się trochę, tutaj chyba praktycznie cały nam, prawie cały zjechał, tutaj to wygląda trochę lepiej. Jest duża szansa, że wynika to z temperatury i ogólnie z tego, że po prostu cała się kleje, jestem lepka i lekko wilgotna, ale jakby intensywność niebieskiego i w ogóle z daleka to wygląda, jakby nic się nie stało, tylko tak dopiero jak się przyglądamy. Tak więc uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze. Bardzo fajne eyelinery, w fajnej cenie. Jeszcze zrobimy test zmycia, no bo zobaczymy, czy uda mi się tego pozbyć. Jeśli uda wam się złapać,
to polecam. Jeden i drugi eyeliner zeszły bez większego problemu, nic tu nie ma. Wydaje mi się, że osoba, która pisała o tym, że coś zostaje po eyelinerze, mówiła o różowym. I ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo jak wiadomo, dużo różowych nawet cieni zostawia ślad, ale jakby co, fioletowy i niebieski dają się zmyć. Dzisiaj lecimy z kredkami i kredek mam więcej. Mam trzy kolory, różową, fioletową i niebieską. Zakładam, że jest jeszcze zielona, bo te wszystkie kolory się powtarzają w tej kolekcji. Zaraz sobie sprawdzimy, ile kosztuje jedna kredeczka. Ja w Rossmanie dałam 15 ziko za jedną kredkę, tak więc uważam, że to też jest całkiem spoko cena. Zobaczmy, jak najpierw swatche wyjdą. Jestem mega ciekawa, kolory wyglądają naprawdę super. Fajnie, bardzo mocne, intensywne, nie są zbyt masełkowe, ale nie są też twarde. Wydaje mi się, że są idealne, szczególnie, że właśnie są jakby do oka. Czasem zbyt miękkie kredki uważam, że są trudne do ogarnięcia. No dobra, zacznijmy sobie od po prostu basic kreski, bo tak jak, nie pamiętam gdzie ja to mówiłam, ale jakby kredkami polecam robić kreski. Takie klasyczne, bo robienie czasami jakichś graficznych rzeczy może być trudne. Ale klasyczna kreska powinna wyjść każdemu. To było szybkie. Bardzo. Kredka jest na tyle miękka jeszcze, nie miękka, tylko jakby nie zastygnięta po nałożeniu, że właśnie można sobie przy pomocy pędzelka szybko albo wyciągnąć kreskę, albo gdzieś tu wyrównać krawędzie, tak więc uważam, że to jest akurat bardzo fajna cecha. Jest mocno, jest intensywnie. Zobaczymy, czy nie będzie się ścierał pigment, bo jak robiłam ostatni odcinek tego typu, to nie wiem, czy pamiętacie, testowaliśmy kredki z Make Up Revolution i one pod koniec makijażu już praktycznie nie miały pigmentu, tak więc trzymajmy kciuki, żeby tutaj się tak nie wydarzyło. Zróbmy sobie teraz może test rozcieralności. Ja wiem, że teoretycznie eyelinery takie jak zazwyczaj będziemy tu sobie testować, nie będą miały tej funkcji, ale tutaj mamy kredkę, tak więc to też bym chciała przetestować. Fiolet na oku jest delikatniejszy niż jak robiłam sobie tutaj na ręce swatcha i też jest taki bardzo różowy. Wpada w ruch, więc jest to zdecydowanie ciepły fiolet. Roztarł się bardzo ładnie, fajnie, bo jak się dodaje kolejną warstwę, to powstaje nam taki gradient. Mam wrażenie, że dla niektórych mogłoby to być nawet łatwiejsze niż zabawa klasycznymi cieniami. Cute! No to teraz jeszcze została nam niebieska kredka i myślę, gdzie sobie to wykorzystać. Chciałabym zrobić coś bardziej crazy, a nie na przykład tylko kreskę w tym kąciku, ale nie wiem, czy tak właśnie tego nie zrobimy, bo no mówię, kredki są ciężkie do robienia bardzo graficznych rzeczy. Dobra, to zrobię to po prostu. Okej, tak to wygląda. Zaraz zrobię sobie drugie oko. Jeśli chodzi o łączenie się tych kredek, to powiedziałabym, że tak sobie, w sensie one się tutaj połączyły, jeśli chodzi o niebieski i fioletowy, ale mam wrażenie, że kolor wyszedł taki dosyć inny, niezbyt taki dodający uroku, może tak to powiem dyplomatycznie. Natomiast jeśli chodzi o samo rysowanie i pigment tych kredek, to uważam, że bardzo fajnie i spoko właśnie też do kropek. Jeśli jesteście fanami kropek, to możecie je też robić sobie spokojnie kredkami i to też bardzo fajnie się sprawdza. Miałam kilka minut przerwy, bo poszłam zrobić sobie śniadanko i chcę z wami sprawdzić, jak z trwałością, bo cały czas mam swatche na ręce. Myślę, że jest to wystarczająca ilość czasu, żeby jeśli produkt ma zastygnąć, no to już by zastygł. Tak więc sprawdźmy. Niedobrze.
Wręcz bardzo niedobrze, bo jeśli kredka w ten sposób no po prostu w ogóle nie zastyga, to znaczy, że w ciągu dnia mogą dziać się najróżniejsze rzeczy na naszych oczach. Jeśli kupiliście tę kredkę i jesteście teraz przerażeni, to używajcie jej na przykład jako bazy pod cienie. Albo chociaż po prostu wklepcie w kredkę cień w odpowiadającym jej kolorze. Ja oczywiście tego nie zrobię. Dalej mam jedno oko pomalowane, tak więc muszę to nadrobić. No i zobaczymy. Zobaczymy, bo może, słuchajcie, może ta kredka zastyga po godzinie. I don't know. Ale myślę, że też osoby z opadającą powieką miałyby dużo większy problem. Jeszcze się nic nie odcisnęło, tak więc okej. Okay. Mam wrażenie, że już po chwili troszkę mi się podbijało jakby całe blendowanie trochę zeszło niżej na dolnej powiece, co nie jest właśnie najlepsze, bo wybrałam tam odcień niebieski i fioletowy, więc tak troszkę mocno podbija cienie pod oczami. Ale okej, okay, jestem ready. Zobaczymy, jak w ciągu dnia. Okej, rozładował mi się aparat, w sensie, nie, co ja gadam, nie rozładował się aparat, tylko zabrakło na nim miejsca. Zdążyłam wam nagrać z przybliżenia, jak wyglądają oczy po całym dniu i jak widzicie, jak widzimy wspólnie, jest tragedia. W sensie cała dolna powieka, ona w ogóle zniknęła. No kilka razy gdzieś tam się dotknęłam wewnętrznym kąciku i widać, że cały ten niebieski zszedł. Tutaj nam się coś rozmyło, róż też się poodbijał i wiecie, to już jest kilka ładnych godzin po aplikacji i mam wrażenie, że stąd zrobimy sobie test. Bez sensu, tak więc te kredki jedynie myślę jako baza pod inne cienie matowe. Jeśli chcecie na przykład podbić kolor, bo nie wiem, wasza paletka nie daje tak mocnego, intensywnego koloru, no to, a już kupiliście tę kredkę, no to możecie ją właśnie w taki sposób wykorzystać, bo samodzielnie to nie dają rady. Nie polecam. Okej, okay, kolejny eyeliner przed nami. Dzisiaj jest chyba jeszcze gorzej niż pierwszego dnia. W nocy była burza i teraz ja w ogóle tylko siedzę i się podzę, bo czekamy na kolejną burzę. Ja idę zaraz też do fryzjera, więc dzięki Bogu tam mają klimę, więc chociaż tam nie będę spływać. No i dzisiaj przetestujemy sobie ten eyeliner z Makeup Revolution. Kolor jest przepiękny. Ja dzisiaj zrobię sobie klasyczną kreskę, bo w tej pogodzie jakby nie wyobrażam sobie robić nic więcej i tak mi wszystko spłynie. Testujemy. Już widzę, że z tym eyelinerem mogę się polubić trochę mniej, bo on ma gąbkowatą końcówkę. Czyli nie taką jak była w Lovely, a szkoda. Tylko jest gąbeczka. Więc tak sobie sprawdźmy. Moje włosy już wiecie, dlaczego idę do fryzjera dzisiaj. Za ten eyeliner zapłaciłam 34 zł, nie, 24, Makeup Revolution 24, za Kiko Milano, który nie doszedł, zapłaciłam 34, tak więc powiedziałabym, że cena podobna jak Lovely, no praktycznie 5 zł różnicy, więc zobaczmy. Właśnie dlatego nie lubię gąbki, bo w momencie, kiedy chcę połączyć końcówkę z kreską, to gąbka bardzo często właśnie robi taką grubą kreskę i tak ładnie się nie profiluje do powieki. Dzisiaj będą takie grubaski. Jak nakłada się jedną warstwę, w sensie tak jak aplikowałam jakby na ruchomej powiece, to jest git. Tutaj już trochę mamy dużo mniejsze krycie. Okay, no kolor jest przepiękny, z tym walczyć nie będę i chyba nawet nie mam takiego koloru w moich eyelinerach z Glisten, w ogóle nie mam takiego. Nie było to najtrudniejsze, nie było też najprzyjemniejsze. Kreska wyszła git, mimo że ja właśnie w zewnętrznym kąciku lubię, jak ona jest taka bardziej, no, jest ładniejsza po prostu. Tutaj to nie jest najlepsza kreska, jaką w życiu zrobiłam. Bardzo dziwną formułę ma ten produkt. Kiedy nakładamy dużo, to ma taki właśnie fajny, bardzo mocny, intensywny kolor. Natomiast wystarczy nałożyć odrobinę mniej i już się robią plamy i dużo ciemniejszy wtedy wypada ten niebieski. Dobra, spróbujmy może trochę wyczyścić sobie te końcówki, bo właśnie przy pomocy takiego pędzelka czasem bardzo trudno jest wyrysować taką megaszę końcówkę. Nie jest najgorzej, w sensie mówię, jestem w stanie narysować ładniejsze kreski, ale jest akceptowalnie, było szybko i kolor też jest, no kolor jest przepiękny.
Okej, jestem ready. No kolor tego eyelinera jest nieziemski. W sensie byłabym chyba nawet w stanie przeżyć ten parszywy aplikator. Dołożyłam kilka warstw, w sensie tak jak mówiłam, że w momencie, kiedy jest cienka warstwa tego eyelinera, to on robi takie plamy, widać prześwity. Tak więc dokładałam jakby drugą warstwę, żeby wszystko było ładnie. I z takiego super bliska widać, że tam jest dosyć dużo produktu. Natomiast na ten moment jeszcze nic się tak chamsko nie popękało. Nic nie popękało, więc mam nadzieję, że to przeżyje cały dzień. Chciałam sprawdzić, jak z trwałością, najpierw na ręce. Zrobiłam sobie cienką warstwę i sprawdzimy, czy jak wyschnie, to się będzie rozcierał. Dobra, mamy zaschnięty produkt. On jakby uwidacznia wszystkie takie mikro zmarszczki skóry. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, no ale dobra, zobaczmy. Okej, jak potarłam tak w ten sposób, to trochę zniknęło eyelinera, ale on się nie rozmazuje, tak więc uważam, że naprawdę spoko. No zobaczymy, może mnie złapie burza po drodze. Zobaczymy, czy w takich warunkach da radę. A teraz czas zmienić włosy, znaczy zmienić, po prostu je odświeżyć. Widzimy się wieczorem. Bye! Okej, minął cały dzień i powiem wam szczerze, że chciałam bardzo mocno zachwalić ten eyeliner. Natomiast właśnie przed chwilą patrzyłam tak z bliska i tu szczególnie widać, że ten eyeliner tak jakby ze środka nam się wykruszył. Po tej stronie jest lepiej, po tej jest dużo gorzej. Natomiast no, fakt jest taki, że jakby jesteście z daleka i myślę, że jak ktoś po prostu będzie z wami rozmawiał, czy będzie z wami funkcjonował, to tego po prostu nie zauważy. Ja to dopiero zauważyłam przed sekundą, jak patrzyłam z bliska na ten eyeliner. Co nie zmienia faktu, że kolor jest przeboski. Dostałam dzisiaj masę komplementów, jeśli chodzi o ten eyeliner. I nie mogę się przyczepić na przykład do, nie wiem, jakiegoś rozmazywania, czy wytracania się pigmentu. To wszystko jest git. Jeśli lubicie gąbkową końcówkę i ona wam nie przeszkadza i podoba wam się ten kolor, to uważam, że za 24 ziko jest to dobry deal. Ostatni dzień naszego testu i przyznam się wam szczerze, że czuję się lekko oszukana. No bo zamówiłam sobie te eyelinery z Makeup Revolution. W ogóle mega się jaram, że możemy sobie przetestować kolejne wodne eyelinery, bo jak wiadomo, to jest mój ulubiony rodzaj eyelinera. Natomiast kiedy wyciągniemy produkt z opakowania, to okazuje się, że te wkłady są bardzo małe. Czyli jak patrzę teraz na podgląd, to nie wygląda to aż tak źle, ale jak to się wyciąga i tak się patrzy na to tak o, to ma takie się wrażenie, że to takie jest tycie. No ale dobra, ja mam przygotowaną wodę. W ogóle co ciekawe, to w tej paletce znajdziemy też pędzelek, który jest bardzo specyficzny. Przypomina mi w ogóle na myśl takie pędzelki z paletek, farbek. Duże paletki, farbki dla dzieci. Jest bardzo gruby na całej długości, w ogóle się nie zwęża i jest bardzo sztywny, tak więc myślę, że od razu sobie pominiemy. Ja wezmę moje, może nie ten, ale moje klasyczne pędzelki do jakichkolwiek wzorków, woda jest. Dodatkowo jestem bardzo ciekawa, jak biały eyeliner, bo do tej pory jedyny fajny biały eyeliner, jaki używałam, to był z marki Glisten, ale wiem, że no jest to marka troszkę gorzej dostępna. No a Revolution możecie kupić na Zalando. I ta paletka też występuje w kilku wariantach kolorystycznych, jakby co. Zacznijmy sobie od różowego. No dobra, najwyraźniej potrzebuję więcej wody, bo to są wodne eyelinery, tak? Tak, dobra, bo już przez chwilę, słuchajcie, dostałam zawału, że coś jest nie tak, ale na opakowaniu jest napisane Water Activated Palette with Detail Brush. No, bardzo dziwna konsystencja tych produktów. Trzeba dużo wody na początek dać do opakowania. Bardzo delikatny kolor. W sensie, jak na tego typu produkt, to ma bardzo delikatną, nie wiem, pigmentację.
Mam wrażenie, że ja w ogóle nie widzę koloru w podglądzie. No okej, okay. Mamy rowo. Musiałam dołożyć troszkę po powierzchni, bo bardzo, bardzo, bardzo dziwna konsystencja jest tych eyelinerów, nie będę ukrywać. Idziemy z jakimś innym kolorem. Weźmy sobie teraz zielony. Są strasznie suche w ogóle, bardzo, bardzo dziwne. I lepiej się sprawdzają, kiedy jest troszkę więcej wody. Okej, okay, zielony zdecydowanie lepiej, znaczy widać go lepiej od razu, ale to, co się dzieje z różowym, nie wygląda za dobrze. W sensie widać, że na zewnątrz robi się jakaś taka ciemniejsza wódka, środek jest jaśniejszy, super weird. Nie będę używała niebieskiego, bo niebieski mi się w ogóle nie podoba na żywo. Myślałam szczerze, że to będą bardziej takie pastelowe kolory, a ten niebieski jest taki bardzo ciemny, tak więc niebieski sobie pominiemy, a wezmę biały. Czy będziecie to widzieć, bo tu się strasznie odbija mój eyeliner. Zrobiłam sobie kwiatka i o dziwo mam wrażenie, że ten biały wypada najlepiej. Musiałam go dołożyć, bo też pierwsza warstwa nie nałożyła się jakaś tak mocno intensywnie biała. Widzę, że też podczas wysychania troszkę traci na intensywności, ale wygląda ładnie. W ogóle bardzo ładny kwiatek mi wyszedł. Więc z poniedziałek jakiś mam taki dobry mood do malowania dzisiaj. Dobra, maluję drugie oko i zobaczymy, jak to będzie wyglądać za kilkanaście minut. Okej, moi drodzy, make-up jest skończony. Powiem wam, że poza tym różowym, chociaż no, jak widzicie, cała reszta makijażu to są raczej takie cienkie linie, więc nie widać aż tak bardzo właśnie takiej skorupy, jak to widać przy tym różowym. Nie wygląda to najbardziej estetycznie, muszę przyznać. Natomiast jeśli chodzi o łatwość aplikacji, to jak dla mnie na plus, mimo że sama konsystencja w opakowaniu jest mega dziwna i nie wiem, nie umiem, to tak bardziej wygląda, jakbyście wysypali cień i go, wiecie, zmieszali na przykład z durlinem i jest taka papka, to tak się zachowuje. Farbki z Glisten się tak nie zachowują, tak więc nie wiem, jaki składnik tam jest, który to powoduje, no ale dacie radę wykonać tymi eyelinerami, powiedzmy, jakiś taki bardziej crazy make-up. Zobaczymy, jak to się będzie prezentował pod koniec dnia. No i właśnie szkoda, że ten różowy się tak pociastkował, bo to jest mega, mega not cute. No ale bywa. Do później! Okej, czas na podsumowanie. Mamy gdzieś godzinę 22. Dosyć długo nosiłam ten make-up i powiem wam, że on naprawdę dobrze wygląda. W sensie tak zupełnie z bliska. Ten różowy no, nie jest idealny, ale on nie był idealny od początku. I w sumie trzyma się to cały czas tak samo. Wydaje mi się, że troszkę się delikatnie porozcierały te zielone kółeczka, ale one były też bardzo cienkie. Jest gorąco, mogłam coś dotknąć, ale ogólnie mi się podoba. Uważam, że mimo tej dziwnej konsystencji Make Up Revolution będzie moim ulubieńcem, bo jest to po prostu ulubiona forma. I jeśli chcecie zacząć zabawę z takimi eyelinerami, to będzie spoko opcja, bo ta paletka kosztowała, wydaje mi się, około 30 zł, więc jest to na pewno lepiej niż sprowadzanie sobie na przykład farbek suwy czy glisten. Wyjdzie to po prostu wam taniej, a będziecie się mogli przekonać, czy wam to odpowiada, czy nie. Tak więc ja uważam, że jest bardzo dobrze. Dajcie znać, który z eyelinerów wam podobał się najbardziej i jeśli macie coś na oku, co chcecie, żebym przetestowała, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Pa!